Nazywam się Pociecha Ewa, jestem przewodnikiem w tej świątyni i chciałam serdecznie zaprosić do zwiedzania naszej przepięknej perełki, która z roku na rok coraz bardziej pięknieje, bo jest dużo prac konserwatorskich wykonywanych. Także zapraszam do oglądania, zwiedzania. Dużo ciekawostek, dużo pięknych rzeczy, niezapomniane wrażenia. Dlaczego warto? Bo można tutaj spędzić miło czas, podróż przez wieki. Tu odkrywane są różne rzeczy, które były starsze niż pierwotnie myślano. Dużo pięknych obrazów, piękna polichromia. No, wspaniała wycieczka po historii. Bardzo się podobało, dużo wiadomości, dużo nowych informacji. Kontynuować trzeba takie historie, powtarzać, przekazywać. Żałuję bardzo, że nas było tak niewiele, bo Męcina jest tak dużą miejscowością i nie było młodych ludzi, a przecież to dla młodych powinno być, bo my tam coś wiemy, a młodzi chyba w ogóle nie znają historii naszej miejscowości. Zresztą tak jak pan tutaj wspominał o powstańcach styczniowych, ja troszkę już żyję na tym świecie, a po raz pierwszy to słyszałam. Także, że bardzo dziękujemy, bardzo się podobało. Bardzo, bardzo fajnie i chętnie będę uczestniczył i będę też namawiał. Zapraszamy. Tak, namawiał znajomych, żeby też uczestniczyli w tym. Dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejne spacery z cyklu spacerów historycznych w powiecie limanowskim, których odbędzie się jeszcze 6, a szczegóły, gdzie i kiedy spotykamy się, znajdą Państwo na profilu facebookowym Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim. Thank you.